Pracować, ja zawsze podkreślam, pracować z tak wspaniałą młodzieżą to jest przyjemność.
Zawsze od rana do wieczora dzięki nim. Oni chcieli tu być. Bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję nauczycielom. Dziękuję Państwu. Dziękujemy! Okrzyki to są podziękowania dla wszystkich. I chciałem jeszcze, ponieważ gdzieś tam i zapominam w pewnym momencie, ja też bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Tym, którzy są również na zapleczu, prawda? Ci, co wykonywali dekoracje, ci, kto wykonywali dekoracje na świetlicę. I dzisiaj i panią sprzątaczką, a szczególnie chciałbym jeszcze bardzo podziękować panią kucharką. Jego problemów zdrowotnych stanęły na wysokości zadania i przygotowały dla państwa mały poczęstunek, na który serdecznie zapraszam. Dziękujemy! 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 Myślę, że drodzy Państwo, przeżyliśmy to jeszcze raz. I nie zapomnimy te chwile, które tutaj spędziliśmy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, co ma powiedzieć włodarz tej gminy, skoro ma tak liczne grono, ale przede wszystkim tak pięknie przygotowane artystycznie młodzież przy współpracy z gronem pedagogicznym. W miejscu, w imieniu swoim, w imieniu radnych Rady Miejskiej, pewnie chciałbym bardzo gorąco podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom, zarówno pedagogicznym, jak i również niepedagogicznym, za to, że nie tylko w dniu dzisiejszym, ale zawsze te spektakle przygotowane były naprawdę z rozmachem, pięknie, a nawet bardzo pięknie wykonane artystycznie. To, że gimnazjum publiczne w Dolinie nie tylko na sporcie stoi i chociażby w ostatnim okresie czasu za rok 2016 dzięki między innymi uczniom tego gimnazjum powiat koliński zajął pierwsze miejsce w współzawodnictwie powiatów województwa wielkopolskiego i gorące podziękowania w tym miejscu wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego, gdzie mam okazję akurat w dniu dzisiejszym to uczynić. Powiem, że nie widzę, ale właściciel firmy, która... Gdzie jest? Właściciel firmy, która halę lektowiskowo-sportową w tej chwili wykonuje i te prace idą z rozmachem, nawet małe przyspieszenie mamy. Jedna rzecz nie dotrzymana chyba słowo, bo ja nie widziałem. Nauczyciele się tam pod koniec tamtego roku chyba założyli, że mecz miał być rozegrany na 31 grudnia. Nie wiem, ja tego nie widziałem. Ale dzisiaj chcę to powiemy pewne rzeczy z tym związane. Jeszcze raz, sami Państwo zauważyli, że ta młodzież potrafi się bawić. To nie jest tylko część wyuczona, ale myślę, że dużo rzeczy związanych bezpośrednio chociażby z dzisiejszym spektaklem wypłynęło od młodzieży. Widzieliśmy kankana. Ja sobie przypominam początki, 99 rok, no i tego pierwszego kankana. Ta młodzież już 18 lat w tej szkole w tym roku będzie uczestniczyła. Mówimy o początkach pierwszego roczniku 1986. Jak sami widzicie, z perspektywy czasu, ile się to zmieniło. Na koniec chciałem w tym miejscu jeszcze raz podkreślić jedną rzecz. Na pracę całego gimnazjum publicznego to nie jest tylko dyrekcja, to nie tylko grono pedagogiczne, ale również młodzież, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni. Wyrazem tego wszystkiego jest to, że w ostatnim okresie czasu miałem sposobność, ze względu na to, że pan dyrektor gimnazjum publicznego wystąpił o ocenę, miałem taką okazję podsumować jego pracę i wystąpić do kuratorium. Oczywiście jaka mogła być ocena? Ocena wyróżniająca. Ale co... Wspólne podkreślenia kuratorium w pełni potwierdziło to zarówno nasze pozamiejscowe
oddział w Toninie, jak również w Poznaniu, że ta również najwyższa ocena wyróżniająca jest dla pana dyrektora. A tym raz, a w tym wypadku również dla wszystkich uczniów, bo to też również było oceniane. Kwestia współpracy z rodzicami, kwestia współpracy również z radą pedagogiczną, ze związkami zawodowymi, to wszystko jest przy tej ocenie oceniane. Także wytworzycie klimat, wytworzycie atmosferę tej szkoły. Co jedno, jedyne podkreślenie w myśl tej reformy, która wchodzi w życie od roku szkolnego 2017-2018. To, że z perspektywy czasu zniknie nam jeden rocznik. W tej chwili mamy, jakby począwszy od klas podstawowych, 9 roczników, będzie 8. Sami widzicie, że troszkę będzie nam żal, że ten jeden rocznik ubędzie nam z terenu nauczania naszej gminy. Tego w imieniu swoim, w imieniu samorządowców miasta i gminy Golina nam będzie brakować.